Wali nas do fabryki. No, to ja już ledwo żywy idę. Przydzielili mi do tak zwanego oddziału Dre Rai Chai. Gdzie oddział drugi tokarni. No, ale no, kto pyta się, kto mnie najszybciej zna, to zgłosiłem, że znam. A oni dali mnie za tłumacza do majstra, a majster Cywi, całe szczęście. Ja się przychodzę do niego, Herr Meister, no co sobie życzysz? A on mówi, erbarmen sich meiner, zlituj się pan nade mną, dlaczego mam się litować? No bo ja, proszę pana, nie umiem toczyć, nie wiem, pan nauczył obsługi tej strasznej maszyny. A on zaczął mnie pytać, a skąd pan jest? On mówi, ja jestem z Polski. A jaki jesteś, jaki masz zawód? Ja nie mam zawodu, ja jestem gimnazjast, uczeń. Tak? No to po co tu się dostałeś? No, to ja nie wiem, no przywieźli mnie, to nie mogę mówić, że ja za kasę za coś tam. I wtedy on zaczął szczegółowo pytać, no a z jakiej to jesteś okolicy? A on co pan nie zna, takie małe miasteczko w Karpatach. O, Karpatu, Karpaty? No welche Stetten. Pyta się, a ja mówię, no Gorlice. O Herrgott, Jezus Maria. On powiada, w tej bitwie, taka bitwa była przełomowa, duża w Gorlicach, dlatego tak dużo spędzarzy wojennych tu jest. On szedł na bagnety, tam z tej wzgórze, tu na zachód, góry Magdalena, albo inaczej to jest, no, Łysa Góra, przed cmentarz, tu do centrum, do ataku. No jest. Już dalej to nawet nie opisywałem tego. No jasne, że to mi życie ocaliło.